Cześć, cześć. Hej, Artur Brzycy Loża Słuchajcie, wczoraj odbyła się degustacja klubu Loża Gentlemenów, zorganizowana nie przeze mnie, nie przez zarząd klubu, tylko dolnie przez klubowiczów. Na stole były naprawdę mega, mega sztosy. Jako ciekawostka był John Walker, Black Label z lat 60., ale to było w ogóle poza. Poza tak naprawdę kategorią, ponieważ na stole było a, 6 mega single mortów, w tym stary Bowmore, Tobermory z 72 roku, Convalmore, Dalmor, naprawdę Ben Nevis. Naprawdę mega, mega fajne pozycje. Wszystkie 20 parę lat, 30 lat, w związku z tym naprawdę a, bardzo niezwykły No i to był prawdziwy wehikuł a, czasu. Po co wam o tym mówię? Ano, mówię wam o tym, że m, ponieważ zachęcam e, wszystkich do dołączenia do klubu Loży Gentlemanów, to jest ogólnopolski klub. M, m, klub, który bardzo fajnie się rozwija, a ma e, ponad 100 członków w tym momencie, jest chyba największym klubem e, w Polsce. E, robimy dużo degustacji nowych. Ta wczorajsza była na przykład hybrydową degustacją, ponieważ była e, to degustacja zarówno na miejscu, ponieważ to nasz oddział śląski tą degustację wymyślił i, i tworzył, ale tam nie był tylko Śląsk, bo na miejscu przyjechali chłopaki i z Warszawy, i z Krakowa, ale część ludzi, którzy brała udział poprzez Zuma, poprzez czyli nowo, dostaliśmy sampelki takie Um, I tutaj jest, da się zeskanować ten kod QR i zobaczyć dokładnie, która to jest butla, no ale też była umowa taka, że nie skanujemy i nie oglądamy, dopóki nie spróbujemy, czyli taka degustacja w ciemno um, e, trochę. Um, no i to było, to było naprawdę bardzo, bardzo fajne doznanie i, i te pozycje naprawdę wymiatają. Słuchajcie, takich degustacji jest sporo. Oczywiście są degustacje i te na takich turbosztosach, jak właśnie to, co, co było wczoraj, ale też są degustacje na rzeczach zdecydowanie bardziej podstawowych. Wielu brand ambasadorów z polskiego świata whisky to też są klubowicze loży i też pomagają nam ogarnąć fajne degustacje, fajne spotkania. No i nie ukrywam, że też pomagają nam w momencie, kiedy jedziemy do Szkocji. A po to, żebyśmy mieli tam fajniejsze i ciekawsze doznania w czasie zwiedzania destylarni no i w czasie degustacji w, w, w tychże. W związku z tym, słuchajcie, namawiam Was, namawiam Was, dlatego że jeżeli lubicie whisky, jeżeli pijecie whisky, to w klubie jest lepiej dlatego, że um, sporo wiedzy od innych klubowiczów Hyde Park nasz klubowy, czyli spotkania gdzie po prostu dyskutujemy ostatnie spotkanie było na temat naszego wyjazdu do Szkocji i naszych przemyśleń doświadczeń, no i w ogóle opowieść bardzo barwna ponieważ mieliśmy sporo przygód tym razem, łącznie z, z powodzią w Szkocji i zepsutym promem z Isla Jedyny promem, który wtedy kursował. W związku z tym przygód było co niemiara. Wyszliśmy z tego wszystkiego obronną ręką, no ale jest co opowiadać naprawdę. No i też cudowne doświadczenia w samych mm, w samych destylarniach, w związku z tym naprawdę temat, temat rzeka i dy, dyskusji było sporo. Był też w, z nami Robert, nie będę mówił nazwiska, no bo może sobie nie życzyć tego. Nasz Klubowicz, który jest w ogóle podróżnikiem i był z nami w Szkocji. A dosłownie na drugi dzień po powrocie ze Szkocji wyjeżdżał do Tajwanu i mieliśmy później od niego relacje przez cały tydzień z destylarni. Stan tąd dla odmiany i z jego spotkań, no i z, pokazujące zdjęcia i opowieści e, o bardzo niezwykłych miejscach, no, do których się tak często znowu e, nie jeździ. E, w związku z tym, masa ciekawych ludzi, wspaniałych ludzi, mega e, fajne doświadczenia, e, e, ludzie, którzy mówią o, na, którzy są na najróżniejszym poziomie, jeżeli chodzi o whisky. W związku z tym też też ta, ta wiedza jest do czerpania od nich. To są ludzie, którzy chętnie się tą wiedzą dzielą, co jest niezwykle przyjemne i fajne. I nie ma czegoś takiego, ej, ej ty młodziak, to ty się nie znasz, to się nie odzywaj. Wręcz na odwrót, jesteśmy ciekawi opinii każdej osoby i czy degustujemy whisky z core range'ów danej destylarni, czy degustujemy single caski, czy degustujemy takie w takie wehikuły czasu, jak, jak te wczoraj, a to to zapraszamy do tych degustacji absolutnie wszystkich. Degustacji jest dwie-trzy w miesiącu, w związku z tym naprawdę sporo, głównie onlineowe, ale nie tylko. Czasami jeździmy po kraju i tam się spotykamy. Klubowicze też są zapraszani i wchodzą za darmo na, na nasz mały festiwal, który się odbywa w piasecznie przy sklepie Loży, przy Showroomie Loży Gentlemanów. No, ale też za każdym razem, jak gdzieś się spotykamy na stoiskach whisky, e, znaczy na festiwalach whisky przy naszym stoisku, to też zawsze jakaś ciekawostka z Podlady jest dla, e, dla klubowiczów. W związku z tym tych bayerów, tych dodatków dla klubowiczów jest naprawdę cała, cała masa, ale najważniejsze. Jeszcze raz powtarzam, to jest właśnie sama grupa. Grupa, którą udało się zbudować, naprawdę niezwykłą, a bardzo ciekawą, ludzi bardzo otwartych i optymistycznych, i takich, którzy się to whisky naprawdę cieszą i tą swoją pasją są w stanie zarażać, a przede wszystkim właśnie bardzo jest to pozytywna grupa, pozytywnie nastawiona i chętnie przyjmująca nowe osoby. W związku z tym. Słuchajcie, nie zastanawiajcie się, niedługo ruszy sklep internetowy Loży Dżentelmenów. Nie powiem wam dokładnie kiedy, dlatego że. Um, y jak zwykle, to nie są rzeczy zależne tylko od nas, tak? bo tam um, ktoś tą stronę pisze, tworzy i, i tak dalej. Poza tym, sporo rzeczy trzeba e, podłączać, sporo, sporo formalności. W związku z tym, jak się w końcu uda, to się uda. E, ja bardzo liczę na to, że to będzie jeszcze ten miesiąc, czyli listopad 2023. No, czy tak będzie, zobaczymy, ale na to wygląda i tam będzie można też takie członkostwo wtedy łatwo sobie e, kupić. Natomiast na ten moment po prostu kontaktujcie się z nami piście czy, czy do mnie, czy do doroty, czy na loże e, gentlemanów e, po prostu. Słuchajcie, Mam nadzieję, że troszkę was e, przekonałem. E, jeżeli macie jeszcze jakieś wątpliwości, tak jak mówiłem piście, e, a wszystkich was bardzo serdecznie przepraszam za to, że od dawna nie ma nowych filmów, ale e, myślę, że niedługo takie filmiki zaczną się w końcu ponownie pojawiać Mam też nadzieję, że troszkę powędruję, bo ja chyba trochę mam dosyć tego, że wszystko nagrywam u nas w showroomie. Chciałbym trochę powędrować po Polsce z tymi filmami i ponagrywać w różnych okolicznościach czy przyrody, czy architektonicznych. W związku z tym, zobaczymy jak to wyjdzie, czy mi, czy mi się ten plan uda. A bo chciałbym trochę te filmy odświeżyć, ponieważ gadająca głowa z flaszką to może nie jest. Um, jedyna możliwość um, takich historii, tak robią wszyscy, ale mnie to już trochę nudzi. Wybaczcie, ale jak nagrałem już ponad 200 takich odcinków um, i no i po prostu ja mam chyba przesył troszeczkę tej formy i myślę nad, nad nową koncepcją i stąd ta przerwa w odcinkach, ale mam nadzieję, że mi się w końcu uda. Dzięki serdeczne, pozdrawiam Was i do zobaczenia. A, no i jeszcze co? No i jeszcze chciałem Wam powiedzieć, że jeżeli będziecie w Katowicach na Whisky and Food, no to popróbujecie selekcji whisky Loży Gentlemenów z tego roku, ponieważ naprawdę mamy sporo fajnych rzeczy. A niektóre już tylko na festiwalach, ponieważ już są wycofane ze sprzedaży, ponieważ zostały nam dosłownie ostatnie butelki, które już żeśmy zachowali do takiego archiwum, którym się dzielimy właśnie w trakcie festiwali, a już w sprzedaży nie ma. W związku z tym korzystajcie póki jeszcze są, bo tak jak mówię, to są ostatnie sztuki i nie wiadomo kiedy to się skończy. Dzięki i do zobaczenia. Hej!